Dzisiaj pozostał mi do pokazania ostatni kompleks budynków, który obecnie należy do DPS-u Jaromir. To znaczy kotłownia z tym budynkiem obok niej, w którym kiedyś podobno była poczta i jeszcze coś. Obecnie tutaj na pierwszym piętrze są trzy pokoje hotelowe dwuosobowe dla rodzin odwiedzających mieszkańców. Na dole jest krawcowa oraz terapeutka, fizjoterapeutka oraz biuro kierownika grupy konserwatorów. W tej wędrówce będzie mi towarzyszył mój druh. Przedstaw się. Jak się nazywasz? Kim jest? To jest Kitek, który ostatnio mi towarzyszy. Lubi chodzić niczym pies. No a teraz tym bardziej, bo wie, że mam tutaj w torbie dla niego mięsko. Zaczniemy może od placu kotłowni. Obecnie na tym placu kotłowni po tych różnych zakamarkach mieszka około 15 kotów. No było w zeszłym roku nawet do 20 dochodziło. Tu mają takie prowizoryczne warunki, stołówka. No to samochód to nie wiem, to się pojawił coś ostatnio. To być może z firmy serwisującej kotłownię. I tu mamy tą kotłownię. Obecnie jest to kotłownia gazowa, także nie ma już węgla. O ile mi wiadomo, za Niemców to było tutaj chyba 5 czy 6 kotłów węglowych. Węgiel był dowożony z tamtej strony, jeszcze później pokażę resztki torów. I tutaj podobno na tym placu była tak zwana karuzela. To znaczy tam, gdzie obracano te wózki, czy tam były mijanki i coś w tym rodzaju. Tam na szczycie wieży jest taki kuty ornament z datą 1899 rok. Górna część tej wieży, komin, tam są klamry, obręcze spinające. No niestety ten komin zaczyna pękać do tego stopnia, że stanowi zagrożenie, że czasami coś z niego poleci. I w związku z tym przejście, które było tutaj, które tam pokażę później, jest zamknięte. Czy będą remontować? No muszą, ale kiedy? Nie wiem. W tych kołach z czterech stron za Niemców był zegar. No teraz nic tam nie ma. Kitek, idziemy? Idziemy? No, początek to zmęczony. Idziemy. Zrobimy obrót 360 stopni. Pokażemy co nieco. Budynek kompanii numer 3 podobno tu był, a nawet numer budynku też 3. Co za zbieżność. Mało tego, teraz jest oddział numer 3 DPS Jaromir. To jest oddział najbardziej takich osób upośledzonych.
pokażemy, co jest za parkanem. Mamy po deszczu i proszę, jak kosy pięknie śpiewają. Kiedyś tu chyba było słychać jeszcze inne śpiewy. Chłopaki śpiewali. Teraz pokażemy też tutaj ten wycinek, gdzie pralnia. Dużo chleba ktoś tam rzuca. I co? Kiedyś tu się maszerowało, nie? Stamtąd i tutaj dalej. A teraz parkan. I zarosło, i brud. Są. Niektórzy tu maszerują. A kto? Koty maszerują tu. I tam mają swoje sypialnie po tych różnych piwnicach. Kitek, ty tam też chodzisz? Co? Powiedz. Tak? Coś tam mówi. Te drzwi są zamknięte, nie ma przejścia, gdzieś od 2 lat. A tu jak wygląda budynek pralni. Tędy też koty przechodzą tam. I proszę, zamknięty. Gnije to. Gnije. Co, Kitek? Robimy obrót. Zobaczymy, co tam w kotłowni. Czy coś można będzie zobaczyć przez szybę? Może się uda. Nie wiem, czy coś było widać. Zobaczę najwyżej później na podglądzie. Tutaj w zejście. Ale w tej chwili chyba nie używane praktycznie. Używane, Kitek? Nie? Idziemy, chodź. Piękne tam pokoje. Teraz tylko może najbliższa rodzina
rodzice, brat, siostra, dzieci. I za darmo. Ale już bez posiłku. Kiedyś płacili, ale z posiłkami można było. Powiedzcie mi, gdzie poczta była? Czy tu, czy tam u góry? A może jeszcze coś było? Tutaj mamy pomieszczenia warsztatu hydraulik i ślusarz. Tam jest chyba pomieszczenie na gazy. Zwykle zawsze tak było osobno. Skład złomu. Tam w budynku stolarz. Tutaj takie magazynki podręczne, rury gazowe, koty w nich tam siedzą, nawet zimują. Dobra skrytka. Idziesz? Tutaj dobudowano taką wiatę i magazynową, i sprzęt, i samochody transportowe stawiają ciągnik. Niestety DPS nie ma pomieszczenia takiego prawdziwego magazynowanego magazynu, który jest o tam za parkanem, w którym był kiedyś magazyn żywieniowy podobno. Były próby zamiany. Ten magazyn za budynek Bibu, tam koło sztabu. Ale podobno zostało to zablokowane przez starostwo. Szkoda, bo tak to się tak gnieździmy. Kombinujemy. Upychamy gdzie się da. Tutaj wyjdziemy troszkę dalej, zrobimy obrót 360 stopni. Zachód słońca. I czemu zawsze idziesz mi? Co, myślisz, że mięso dostaniesz? Idziemy dalej. Co mówisz, Kitek?
Głodny? Dam mu kawałek mięsa. Było coś tam z przyprawami. Aj, słońce daje kurczak. A, szkitek. Resztę później dostaniesz. A nie wiem, co w tym budynku było za was, jak tu wojsko było, bo teraz tu jest stolarnia. A co tu było, to tego nie wiem. Jakiś może magazynek. O, proszę, resztki torów. Wąskotorówki do kotłowni. Tak, tutaj mamy. Dziwne, że tego nie wyrwali i nie zezłomowali, nie sprzedali. Ani to zabytek teraz, ani wygodne. No nie wiem. A tutaj mamy złom. Ja to nazywam Castoramą. Śmieją się z tego nawet pseudonim, co niektórzy dali Castorama. Bo tutaj mogę znaleźć wiele, wiele rzeczy, które później wykorzystuję przy majsterkowaniu. A tak wygląda ta nasza Castorama. Idziemy na drugą stronę. Zrobimy obrót. Panie, muszę pokazać te pąki. Piękne. Wiosna. Dla ścisłości dzisiaj, kiedy robię ten filmik, 25 kwietnia. Co to za drzewka takie ładne ma? Liści nie ma, pąki ma. Będę się musiał dowiedzieć. Kitek, idziemy, idziemy, chodź, chodź. Chodź, tutaj idziemy. Tu prowadź, chodź. Chodź, kitek. Chodź, nie ociągaj się. Bo jeszcze mięso mam. Chcesz dostać, to chodź. Tutaj też za parkanu zobaczymy inne ujęcie. A tutaj mamy kaplicę teraz. Był tutaj kolega, który mieszka teraz w Radomsku, Krzysiu Półrola. No, wspomnień było co niemiara. Chodził, dotykał, mówił, co tu było kiedyś, gdzie to siedział, gdzie zdjęcia robił. Aż
mamy skrzynkę całą gazową. Stacja trafo. Tam na samej górze jest antena talerzowa do odbioru internetu, a później w dół światłowodami na poszczególne oddziały, ale tylko dla biur, dla dyrekcji DPS-u. Mieszkańcy mają swoją salę komputerową, 11 komputerów, internet mobilny z routerów. Tadziu, pomachaj! Nie bądź nieużytek rolny. Ale słońce. To mój kitek. We dwóch oprowadzamy. Pokazujemy. Kitek. Poszedł na łajdactwo. A mój w lesie śpi, dlatego takie łapy brązowe. Tutaj ujęcie wody głębinowej pompy i zbiornik podziemny. O, tak to wygląda z dala. Parkan. Podejdziemy jeszcze bliżej trochę, bo się zaraz wyłączy. Na 23 minuty, chyba 45 sekund. Zostało jeszcze 30 sekund.